Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak w prosty sposób włączyć schowek na Twoim telefonie. Przy okazji, jeśli strzymać takich przydatnych filmów, słupkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć włączyć schowek na naszym telefonie? Początkowo musimy odpalić jakąkolwiek wiadomość w celu odpalenia klawiatury na naszym telefonie. Może to też być ewentualnie jakiś notatnik, tak abyśmy po prostu mogli pisać na telefonie. Także ja w tym przypadku posłużę się notatnikiem i kliknę powiedzmy plus, aby móc w ogóle pisać, aby pojawiła mi się klawiatura. Także jak już mamy klawiaturę, to nad klawiaturą mamy taką strzałeczkę, która dodaje nam dodatkowe opcje. I w tej strzałeczce mamy aktualnie tak jakby, nie wiem, notatniczek, także klikamy go. No i to jest nasz tak naprawdę schowek. Z niego możemy automatycznie przykleić wiadomości, które prędzej tam zapisaliśmy. Także jak mamy powiedzmy jakąś przydatną wizytówkę, jakieś przydatne dane, numery telefonów, numer, nie wiem, rachunku do podesłania innej osobie, to z automatu po prostu klikamy i ta wiadomość będzie tej osobie wysłana. Ja Wam to pokazuję na przykładzie notatnika. Tak samo wygląda sytuacja, jak powiedzmy piszemy do kogoś w SMS-ie albo za pomocą samego Messengera. Gdybyśmy chcieli stworzyć nową wiadomość w naszym schowku, to klikamy ołówek po prawej stronie. No i tutaj możemy ewentualnie zaznaczyć, jakie wiadomości z tego schowka chcemy usunąć. Jeśli chcemy daną wiadomość usunąć, to oczywiście zaznaczamy ją i wybieramy kosz, który jest obok. I w taki oto sposób pozbędziemy się wiadomości. Jeśli natomiast chcemy stworzyć nową, to klikamy ponownie ołówek, klikamy plus i tutaj wpisujemy już treść wiadomości, którą chcemy zapisać w naszym schowku. Gdy ją całą wpiszemy, no to po prostu klikamy zapisz, no i w taki to sposób, moi drodzy, możecie nie tylko otworzyć schowek, ale również i zapisywać i wysyłać z niego wiadomości. Jeśli ten film dał Ci przydatny, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 16 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w mBanku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. W razie pytań, śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć!